To jest poniedziałkowy RS News. Joanna Gralka, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z regionu. Nie studenci biologii, a uczniowie podstawówek będą się teraz uczyć w części budynku u zbiegu Felczaka i Unisławy w Szczecinie. O nieruchomość od lat kłócił się Uniwersytet Szczeciński i 13 Liceum Ogólnokształcące. Było blisko procesu w sądzie, jest jednak ugoda. Miasto przygotowuje budynek pod szkołę podstawową, tymczasem źli są wykładowcy z uczelni. Do kontenerów muszą przenieść teraz cały swój sprzęt i nie do końca wiedzą, w którym miejscu po wakacjach będą pracować. Lasów pali się tyle, ile powierzchni ma całe Świnoujście, więc polscy strażacy ruszają na pomoc kolegom ze Szwecji. Funkcjonariusze, głównie z naszego województwa oraz z Wielkopolski, są już na północy tego kraju i zostaną zapewne przez 2 tygodnie. Sytuacja w szwedzkich lasach jest dramatyczna, ogniska są w kilkudziesięciu miejscach, a temperatura wciąż przekracza 35 stopni Celsjusza. Dlatego polscy strażacy witani są przez tamtejszych mieszkańców jak bohaterowie. Trzymamy kciuki i życzymy szybkich efektów. Nie bądź pierwszy po tamtej stronie, kieruj się życiem, to apel szczecińskiej policji do motocyklistów. Plakaty autorstwa Łukaszów, Rabikowskiego i Szełemeja z Radia Szczecin z takim właśnie hasłem zawisną wkrótce w szkołach nauki jazdy i na stacjach benzynowych. Będą też ulotki rozdawane uczestnikom ruchu. Zdjęcia do kampanii powstawały w niedzielę na wałach Chrobrego. Był przewrócony motocykl i jego kierowca leżący na ziemi. Wszystko po to, aby działać na wyobraźnię, a w efekcie zmniejszyć liczbę rannych i zabitych na drogach. Są gitary, pierwsze nagrania szczecińskich grup rockowych, adaptery, magnetofony i zdjęcia. To wszystko do zobaczenia w nowym muzeum w Szczecinie. To muzyczne powstało w willi Sorrento przy Mickiewicza. W muzeum jest też miejsce poświęcone Jackowi Nierzychowskiemu, czyli promotorowi szczecińskiego big beatu. Jeśli macie ochotę przenieść się w lata 60., to przyjdźcie do charakterystycznej willi, a wstęp do muzeum jest darmowy. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na początek tygodnia. Kolejny RS News jutro po południu, a najświeższe informacje cały czas na radioszczecin.pl i falach radiowych. Do zobaczenia.